Wybory do Izby Reprezentantów Japonii z 31 października bieżącego roku przyniosły ponowne zwycięstwo partii liberalno-demokratycznej na czele z nowym liderem, premierem Fumio Kishidą. Przed rządem wiele wyzwań. W polityce wewnętrznej poprawa nastrojów społecznych związanych z wdrożeniem programów stymulujących gospodarkę po pandemii, a w polityce zagranicznej współpraca z USA, co stanowi fundament interesów bezpieczeństwa Japonii, przy jednoczesnym zachowaniu poprawnych relacji z Chinami. O powyborczym krajobrazie w kraju kwitnącej wiśni w ramach cyklu RON Online porozmawiamy z profesorem Karolem Żakowskim, absolwentem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, doktorem habilitowanym nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i autorem licznych artykułów poświęconych dynamice procesów politycznych w Japonii. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy w ramach cyklu RODM Online. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, naszym widzom, że Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych jest partnerem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, więc także korzystamy z dostępności naszych lokalnych ekspertów, aby rozmawiać o tym, co dzieje się na świecie. Pierwsze pytanie zasadnicze, a więc odnoszące się do samych wyborów, więc do 31 października, o czym już wspomniałem. Rządząca koalicja partii liberalno-demokratycznej i konserwatywnej partii Komeito zachowała większość w Parlamentarnej Izbie Reprezentantów i utrzymała 2/3 mandatów. To pierwszy zdany test nowego premiera Fumio Kishidy i pytanie jest takie, jakim jest politykiem, jakim jest szefem rządu, z jakim programem politycznym szedł do tych wyborów? Przede wszystkim Fumio Kishida jest liderem jednej z największych frakcji wewnątrz partii liberalno-demokratycznej. Partia ta jest dosyć niespójna, składa się z mniejszych grup polityków, które stanowią takie quasi-partie wewnątrz, związane z stałą, można by powiedzieć, koalicją w ramach jednego tworu, jakim jest partia. Chociaż ich wpływy w ostatnich latach, wpływy frakcji zmalały, to jednak bardzo często właśnie liderzy frakcji zostają premierami. Kishida wywodzi się z frakcji Kochikai, czyli tej frakcji, którą można nazwać centrową w ramach partii liberalno-demokratycznej, bardziej liberalną, zwłaszcza nastawioną na wzrost gospodarczy, dosyć gołębią, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Kishida często odwołuje się do tego dziedzictwa swojej frakcji, między innymi do dziedzictwa Ikedy Hayato, który był właściwie pierwszym liderem Kochikaju i premierem w latach 1960-1964. I właśnie do tej spuścizny często Kishida się odwołuje i widać to w jego programie politycznym. Zaproponował między innymi nowy kapitalizm. Tu pobrzmiewa trochę echo planu podwojenia dochodu właśnie Ikedy z lat 60., czyli z tego czasu, kiedy Japonia uzyskała niezwykły sukces gospodarczy. Rozwijała się w tempie 10, a nawet więcej procent rocznie, jeśli chodzi o PKB. W nowym kapitalizmie widać także nastawienie na szybki wzrost gospodarczy, gdyż sam Kishida mówił o planie podwojenia dochodów w erze Reiwa, czyli bezpośrednio nawiązywał do spuścizny Ikedy, ale bardzo zmodyfikowany, ponieważ Kishida, mam wrażenie, chce nieco poprawić ten wzrost, który następował za rządów premiera Abe i korzystały z niego głównie korporacje. W małym stopniu ten wzrost odczuli przeciętni Japończycy, w małym stopniu wzrastały pensje, dlatego też starałby się właśnie położyć większy nacisk na redystrybucję dochodów. Między innymi mówił o tym, że należy pomóc rodzinom z małymi dziećmi, że należy pomóc ogólnie pojętemu prekariatowi, czyli zwłaszcza osobom na tak zwanych umowach śmieciowych, osobom zatrudnionym na pół etatu, osobom niezatrudnionym zgodnie z umową, na regularną umową o pracę. Rzeczywiście jest to dosyć poważny problem społeczny i gospodarczy w Japonii. Aby pozyskać środki na ów nowy kapitalizm, chciałby
przynajmniej tak deklarował jeszcze przed miesiącem, podwyższyć podatki od zysku z inwestycji finansowych, czyli te podatki, które uderzyłyby głównie w najbogatszych. Przy czym jego hasła natrafiły na duży opór w partii rządzącej. Pamiętajmy, że Kishida został liderem PLD w wyniku rywalizacji z kilkoma innymi politykami, między innymi z Takaichi Sanae, która jest jedną z najbardziej zaufanych posłanek w otoczeniu byłego premiera Abe Shinzo. Abe sprawował rządy przez 8 lat, czyli bardzo długo jak na warunki japońskie, w latach 2012-2020 i nadal wielu polityków PLD jest jemu wiernych. Do drugiej tury wyborów na lidera PLD, a wybory te miały miejsce zaledwie ponad miesiąc temu, niedługo przed właściwie wyborami parlamentarnymi. W wyborach tych do drugiej tury przeszedł Kishida z Konotaro, czyli politykiem bardzo nastawionym na reformy, bardzo nastawionym na zmienianie oblicza zarówno partii rządzącej, jak i reformy gospodarcze, reformy społeczne, aby postrzegał Kono jako zagrożenie. Dlatego też w drugiej turze wyborów polecił Takaichi Sanae, aby głosowała, poparła Kishidę i rzeczywiście dzięki między innymi jej wsparciu Kishida wygrał te wybory, aby odpłacić dług wdzięczności. Powierzył jej stanowisko szefowej Rady Badań Politycznych Partii Liberalno-Demokratycznej. To jest jeden z najważniejszych urzędów partii rządzącej. Zresztą innemu bliskiemu współpracownikowi Abe, Amaria Kirze, powierzył stanowisko sekretarza generalnego PLD i właściwie pod przewodnictwem tych dwóch polityków był pisany manifest wyborczy PLD przed ostatnimi wyborami. To ciekawe, że wiele z haseł Kishidy nie trafiło jednak do tego manifestu wyborczego. Niby oczywiście ten nowy kapitalizm został zawarty, ale rozwodniono bardzo plany Kishidy. Między innymi zrezygnowano z planu podwyżki podatku od zysku z inwestycji finansowych. Za to do manifestu wyborczego trafiło bardzo wiele punktów charakterystycznych dla poprzedniej administracji, takich bardzo prawicowych, jastrzębich, jak chociażby rewizja konstytucji, wzrost wydatków obronnych ponad 2% PKB, jak także otworzenie elektrowni atomowych, co było bardzo ważnym punktem w polityce AB. Jak oczywiście rewizja artykułu 9 Konstytucji, tego pacyfistycznego, który zakazuje Japonii posiadanie jakichkolwiek sił zbrojnych, czy też abenomika, czyli w sferze gospodarczej też widać, że tak naprawdę pod nieco innymi sloganami te trzy strzały abenomiki, abenomiksu, tak, czyli polityki gospodarczej Abe, trafiły do programu wyborczego PLD, czyli luzowanie pieniężne, inwestycje infrastrukturalne i pewne reformy, które mają deregulować, aby umożliwić dalszy wzrost gospodarczy, umożliwić łatwiejsze prowadzenie biznesów. Więc widzimy, że obóz AB posiada bardzo silny wpływ nadal na program polityczny, właśnie ze względu na to, że wsparł Kishidę w wyborach, że Kishida im zawdzięcza w dużym stopniu wybór na stanowisko premiera. Zresztą Kishida był przez 5 lat aż ministrem spraw zagranicznych w rządzie Abe. To jest rekord, jeśli chodzi o ministrów spraw zagranicznych Japonii. Przez długi czas prowadził politykę zagraniczną Japonii. Także był jednym z głównych autorów wizyty prezydenta Obamy w 2016 roku w Hiroshimie. On zresztą wywodzi się z Hiroshimy, tam jest jego okręg wyborczy, więc w jego polityce pobrzmiewa ten pacyfizm, ale z drugiej strony jest zależny od bardzo jastrzębiego obozu politycznego, właśnie byłego premiera Abe. Czyli Abe pozostaje szarą eminencją w partii?
W dużym stopniu tak, dlatego że poprowadził PLD aż do 3 zwycięstw parlamentarnych, a w każdych takich zwycięstwach wchodzi do polityki wielu młodych, nowych posłów, którzy no, naturalnie utożsamiają się niejako z tym premierem, któremu zawdzięczają swoje pierwsze zwycięstwo wyborcze, więc może liczyć na lojalność wielu polityków wewnątrz PLD. Zostając jeszcze w polityce wewnętrznej Japonii, chcę nawiązać do elementu, który może być bliski naszym słuchaczom, bliski naszym widzom. Niedawno partie tworzące koalicję rządzącą w Japonii porozumiały się do wypłaty świadczenia w wysokości 100 tysięcy jenów dla wszystkich dzieci, to jest około 847 dolarów. Ma to być taki program stymulujący gospodarkę właśnie po pandemii. Czyżby Japonia miała własną wersję programu 500+? Jak najbardziej można tak powiedzieć. To nic nowego oczywiście. Tak naprawdę taką wersją japońską programu 500+ bardziej można nazwać program Partii Demokratycznej, która doszła do władzy w 2009 roku. Wówczas rzeczywiście mówiono o comiesięcznym dodatku dla rodziców, comiesięcznym zasiłku w wysokości, planowano 26 tysięcy jenów, ostatecznie stanęło na połowie, 13 tysiącach jenów, czyli mniej więcej 500 zł wówczas po kursie jena, więc w ogóle przypominało to 500+. Przy czym dość szybko Partia Demokratyczna musiała się z tego wycofać, dlatego gdyż naobiecywała zbyt wiele różnym grupom społecznym, zresztą później utraciła większość w Izbie Wyższej, przez co musiała brać pod uwagę stanowisko opozycji ówczesnej. Takie rozdawnictwo, bo tym razem mamy do czynienia ze 100 tysiącami jenów, ale jest to jednorazowa wypłata, więc no mniej to przypomina oczywiście 500+. 100 tysięcy jenów dzielone przez mniej więcej 30, no ponad 3 tysiące złotych. Takie rozdawnictwo jest dość charakterystyczne dla partii rządzącej, PLD, Partii Liberalno-Demokratycznej, a zwłaszcza dla Komeito, koalicjanta PLD, bo to był pomysł głównie Komeito, partii, której podstawę wyborczą stanowi sekta Sokagaka, jedna z nowych religii w Japonii. Komeito twierdzi, że reprezentuje interesy właśnie niższej klasy średniej i klasy niższej w Japonii, dlatego też ten zasiłek był skierowany do ich wyborców. To nie jest pierwszy przykład takiego rozdawnictwa z powodu nacisku ze strony Komeito. Na przykład w 2009 roku premier Aso Taro wyszedł z inicjatywą 12 tysięcy jenów jako takiego jednorazowego zasiłku, specjalnego zasiłku po kryzysie związanym z bankructwem Lehman Brothers. Miało to rozruszać gospodarkę i to też był pomysł Komeito. Obecnie premier Kishida ma też inne pomysły związane z redystrybucją dochodów, jak chociażby 30 tysięcy jenów w formie specjalnych bonów, aby rozruszać konsumpcję dla każdego, kto posiada tak zwany My Number, czyli mój numer, taką specjalną kartę identyfikacyjną, w której są dane podatnika, albo 50 tysięcy jenów dla środowisk dotkniętych pandemią, takich jak rolnicy, jak drobni przedsiębiorcy, czy też w zeszłym roku podobna inicjatywa miała miejsce, 100 tysięcy jenów dla każdego Japończyka. No, badania wskazują, że raczej Japończycy przeznaczają tego typu zasiłki na oszczędności niż na konsumpcję. Stąd pomysły, że być może lepiej rozdawać to w formie takich bonów konsumpcyjnych. Dokładnie tak, czyli program, który ma na celu pobudzenie konsumpcji, pobudzenie gospodarki, jest tak naprawdę programem oszczędnościowym dla wielu Japończyków. Ale nasuwa mi się, panie profesorze, takie podstawowe pytanie o źródło finansowania tego typu programów. Oczywiście, mówimy to o dużym długu publicznym, który rośnie w Japonii. W Japonii już tradycyjnie na wiosnę przegłosowuje się w parlamencie kolejne nowelizacje budżetu, i po prostu poprzez zwiększanie długu publicznego, poprzez kolejne emisje bonów skarbowych pokrywa tego typu wydatki. A w czasie pandemii no jeszcze to zjawisko przyspieszyło. Przejdźmy teraz do wyzwań z zakresu polityki zagranicznej, bo te jak najbardziej tutaj odnoszą się do Japonii w znacznym stopniu z uwagi na chińsko-amerykańską rywalizację, ale także sytuację w obszarze Indo-Pacyfiku. Jak to wpłynie na kształt polityki zagranicznej nowego rządu?
To bardzo ciekawe zagadnienie. Rzeczywiście relacje z Chinami są jednym z najważniejszych punktów w polityce zagranicznej Japonii. Rzeczywiście Japonia, szczególny nacisk na równoważenie wzrostu Chin na arenie międzynarodowej zaczęła kłaść od czasów administracji Abe, czyli od 2012 roku. Premier Abe szczególnie podporządkował pierwszą część swojej kadencji na próbę tworzenia takiej grupy państw, takiego sojuszu, niby sojuszu, który miał równoważyć wzrost Chin na arenie międzynarodowej. Mam tu na myśli głównie Indie, Australię i oczywiście Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są jedynym formalnym sojusznikiem Japonii, najważniejszym państwem niewątpliwie w polityce zagranicznej Japonii. Obszar Indo-Pacyfiku natomiast jest bardzo ważny z punktu widzenia strategicznego Japonii, obrony, oczywiście bezpieczeństwa Japonii. Aby zbliżyć się ze Stanami Zjednoczonymi, premier Abe dokonał bardzo kontrowersyjnego ruchu, jakim była rewizja interpretacji konstytucji. W 2014 roku na mocy decyzji gabinetowej, co znalazło odzwierciedlenie latem 2015 roku w formie ustaw o bezpieczeństwie, zalegalizowano uczestnictwo Japonii w paktach samoobrony zbiorowej, co zgodnie z tą oficjalną interpretacją konstytucji, która została ukuta w latach 50. XX wieku, było po prostu niezgodne z konstytucją. Było to kontrowersyjne, gdyż faktycznie wszyscy niemalże konstytucjonaliści, łącznie z tymi, którzy zostali wezwani jako eksperci do parlamentu przez samą partię rządzącą, twierdzili, że jest to niezgodne z konstytucją. Zresztą dlatego też partie opozycyjne zawarły porozumienie wyborcze w ostatnich wyborach, między innymi na kanwie tego, że nie zgadzają się z ową reinterpretacją konstytucji i jak będą miały tylko okazję, zmienią ją ponownie na tę wcześniejszą. Oczywiście w tym porozumieniu prawicowe partie opozycyjne nie brały udziału. Tak więc Stany Zjednoczone są bardzo ważne dla Japonii. Dzięki reinterpretacji konstytucji Japonia może już teoretycznie przyjść Stanom Zjednoczonym z pomocą, jeżeli terytorium USA zostanie zaatakowane, a poprzednia interpretacja konstytucji na to nie zezwalała. Więc ten sojusz stał się bardziej równorzędny. Tutaj mamy ciekawą sytuację, bo premier Abe na początku swoich rządów traktował Stany Zjednoczone jako główny filar bezpieczeństwa. Natomiast od kiedy rozpoczęły się wojny handlowe za prezydenta Trumpa w 2017 roku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, zaczął się trochę, no jednak zwłaszcza w takiej sferze dyplomatycznej, dystansować od Stanów Zjednoczonych i zbliżać do Chin paradoksalnie, czyli Stany Zjednoczone same poprzez kontrowersyjną politykę taryf celnych na aluminium i stal pchnęły Japonię w kierunku Chin, bo no, interes gospodarczy Chin i Japonii był podobny wówczas. Dzisiaj wiemy, że Stany Zjednoczone zaczynają luzować ten reżim, no ale nadal zobaczymy, jak administracja Bidena podejdzie do relacji z Japonią pod tym względem, bo i Abe odwiedził Chiny w 2018 roku i zadeklarował, że będzie uczestniczył w państwach trzecich, Japonia w inicjatywie Pasa i Szlaku, czyli nowego chińskiego jedwabnego szlaku, więc to zbliżenie z Chinami jest widoczne w ostatnich latach. Także ze względu na to, że za prezydenta Trumpa Stany Zjednoczone wycofały się z TPP, czyli Porozumienia Transpacyficznego, takiej inicjatywy 12 państw regionu Azji Pacyfiku, która miała dążyć do obniżenia i ostatecznie eliminacji barier w handlu pomiędzy tymi państwami, ale ten nie tylko wymiar gospodarczy był ważny, ale również polityczny, czyli kształtowanie nowego ładu w Azji Wschodniej wokół Stanów Zjednoczonych. Poprzez wycofanie się z TPP Stany Zjednoczone no, niejako osłabiły swoje relacje z sojusznikami. Tak więc widzimy, że oczywiście Stany Zjednoczone są ważne i być może za administracji Bidena będzie jeszcze łatwiej
doprowadzi do polepszenia tych relacji, czy wzmocnienia tych relacji, ale przyszłość pokaże. Kluczowe jest także, i tak słuchając pana profesora, zastanawiam się, jakie jest stanowisko Tokio w obecnie dziejącej się sytuacji w cieśninie tajwańskiej, bo Tajwan jest kluczowy ze względu na źródło półprzewodników dla wielu dostępu przemysłu i różnego rodzaju, więc jak tutaj Tokio obserwuje tę sytuację, jakie jest stanowisko? Oficjalnie oczywiście Japonia utrzymuje nadal politykę jednych Chin, czyli oficjalnie utrzymuje relacje dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową, ale stosunki kulturowe, gospodarcze, a i też nie ukrywajmy polityczne, tylko że nieoficjalne czy półoficjalne z Tajwanem są bardzo dobre i coraz lepsze w ostatnich latach. Nawiązano mnóstwo umów pomiędzy oboma krajami, między Tajpej a Tokio, zaczynając od umowy o rybołówstwie w 2013 roku, która częściowo regulowała, czy też zamiesiła spór o rozgraniczenie wód pomiędzy Japonią a Tajwanem. Relacje się polepszają, łamane są kolejne tabu w relacjach między oboma podmiotami politycznymi. Na przykład wcześniej takim tabu były wizyty wiceministrów japońskich na Tajwanie, a ostatnio do nich dochodzi. Więc relacje są bardzo dobre. Natomiast jeśli chodzi o sytuację w cieśninie tajwańskiej, Japonia podkreśla, że bezpieczeństwo Tajwanu jest ważne dla bezpieczeństwa regionu. Zresztą razem ze Stanami Zjednoczonymi składa takie deklaracje, więc widać tutaj większe nieco zaangażowanie Japonii w tę sprawę. W tym układzie istotna jest właśnie rola wojska, a właściwie mówiąc konkretnie w przypadku Japonii, japońskich sił samoobrony. Troszeczkę już o tym pan profesor wspomniał w kontekście rewizji artykułu 9 Konstytucji, ale jakie wyzwania stoją przed japońskimi siłami samoobrony? I pytanie jest też takie, czy to już właściwie w praktyce nie jest regularna armia? Ja myślę, że japońskie siły samoobrony od początku ich istnienia w latach 50. XX wieku można było nazwać de facto armią. One jedynie z nazwy są siłami samoobrony, bo konstytucja, artykuł 9, zakazuje posiadania jakiegokolwiek potencjału zbrojnego, jakichkolwiek sił lądowych, morskich, powietrznych. No, a de facto siły samoobrony są takimi siłami, tylko że konwencjonalnymi. Nadal Japonia nie posiada broni nuklearnej i zasadniczo nie ma wsparcia politycznego dla posiadania takiej broni, chociaż wiadomo też, że ze względu na dużą ilość materiału radioaktywnego w Japonii oraz wysoki poziom technologii, Japonia mogłaby teoretycznie taką broń zbudować zaledwie w kilka miesięcy. Także siły samoobrony podlegają pewnym ograniczeniem, jeśli chodzi o posiadanie broni ofensywnej, czyli bombowców, jakichś ofensywnych czołgów, no ale tutaj nie jest to aż tak doktrynalnie stosowane. Także w ostatnich latach widać spore zmiany, jeśli chodzi o siły samoobrony. Na przykład w 2018 roku rząd Abe zadecydował o przebudowie dwóch helikopterowców, które Japonia posiada, czyli dość dużych okrętów wojennych przystosowanych do lądowania helikopterów na regularne już lotniskowce, przystosowane do goszczenia myśliwców pionowego startu, amerykańskich zresztą. Więc widać, że stopniowo Japonia jednak się remilitaryzuje, rozbudowywuje system obrony antyrakietowej, wzmacnia siły samoobrony na południu, bo oryginalnie w czasie zimnej wojny raczej były one nastawione na obronę Japonii przed ewentualnym atakiem ze strony Związku Radzieckiego. No teraz ta reorientacja już od trzech dekad praktycznie trwa na wyspy Ryukyu, które administracyjnie posiadają pod sobą wyspy Senkaku, po chińsku Tiao i Yutai, sporne z Chinami, i tam dochodzi do największej liczby chyba incydentów. Także w programie wyborczym, o czym już wspominałem, PLD przed ostatnimi wyborami pojawiła się deklaracja o wzroście wydatków na obronność
nawet ponad 2% PKB, czy też PNB, produktu narodowego brutto. Na razie był on utrzymywany właściwie przez cały okres powojenny na poziomie około 1%. Wcześniej istniały oficjalne ograniczenia nałożone w latach 70., które w latach 80. zostały zniesione, czyli oficjalne ograniczenie do 1%. Obecnie jest to jedynie takie nieoficjalne ograniczenie, do którego większość rządów japońskich się stosowało i nawet jeżeli ten 1% był przekraczany, nawet za administracji Aby, to bardzo nieznacząco. Więc ta zapowiedź zwiększenia do 2%, a nawet ponad 2% wydatków na obronność, można tę deklarację nazwać przełomem, jeżeli oczywiście byłaby ona spełniona, a to nie jest wcale takie pewne, bo sam premier, jak już wspominałem, raczej należy do środowiska gołębiego wewnątrz PLD, więc raczej jemu osobiście na tym aż tak bardzo by nie zależało, bardziej zależy na tym politykom prawicowym z otoczenia dawnego premiera Abe Shinzo. Widzimy więc, że japońskie siły samoobrony wzmacniają się, remilitaryzują, aby stawić czoła nowym wyzwaniom, zwłaszcza oczywiście chodzi tutaj o dwa państwa, czyli Chiny, które gwałtownie wzmacniają swoją flotę w regionie Azji Wschodniej i dochodzi do coraz większej liczby incydentów na wodach japońskich, jak i oczywiście o Koreę Północną, która posiada już broń nuklearną, posiada rakiety dalekiego zasięgu i ten system antyrakietowy właśnie przeciwko Korei Północnej głównie jest zorientowany. Chciałbym zwieńczyć naszą dyskusję jeszcze jednym pytaniem, więc odnosząc sytuację polityczną w Japonii do Polski, bo przypomnę Państwu, że między Polską a Japonią zawarte jest partnerstwo strategiczne i obserwując toczącą się także w Polsce dyskusję dotyczącą energetyki jądrowej i budowy elektrowni jądrowych, zastanawiam się, czy Japonia mogłaby być tutaj partnerem dla Polski w tym zakresie. Jak Pan Profesor na to patrzy? Na pewno Japonia ma duże doświadczenie w energetyce jądrowej, pomimo awarii w elektrowni w Fukushimie w 2011 roku. Natomiast bardziej to zależy oczywiście od rządu polskiego. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę, za przybliżenie sytuacji politycznej w tym być może dla niektórych wydawałoby się odległym państwie. Zapraszam do oglądania innych rozmów także z cyklu RODM online na naszym kanale, a panu profesorowi jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy i za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.